Witam Państwa, witam na kolejnym spotkaniu Historii za kulis. Cieszę się, że Państwo przyszli, mimo panującego koronawirusa w Polsce. Jest dzisiaj z nami pan dr Sebastian Bojemski, autor książki, która jest jego tak naprawdę doktoratem, Nim Hitler runie śmierć komunie. I chcielibyśmy porozmawiać o pewnym takim obszarze badawczym bardzo polskiej historii, w ogóle po takim okresie w polskiej historii, który no, jest owiany w ogóle tajemnicą, niedopowiedzeniami, z różnych powodów. Zresztą zaraz pana doktora zapytam, dlaczego niechętnie się bada też ten okres, czy ten zakres tematyczny, czy ten obszar tematyczny, jakim są Narodowe Siły Zbrojne i tutaj głównie wywiad i kontrwywiad. Niewiele jest publikacji na ten temat tak naprawdę. Niewielu jest też badaczy, którzy badają to zagadnienie. Też sobie zaraz spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie tak przy okazji, z jakiego powodu i dlaczego. Ale cieszę się, że pan doktor Sebastian Bojemski jest z nami. I zacznę może od takiego pytania, panie doktorze. Na czym w ogóle polegała odrębność Narodowych Sił Zbrojnych? Jeśli chodzi o no w ogóle cały koncept funkcjonowania ludzi struktury. Dzień dobry Państwu. Narodowe Siły Zbrojne powstały we wrześniu 1942 roku. Składały się z dwóch głównych pionów wojskowych. Pierwszy to był pion wojskowy Związku Jaszczurczego. Drugi to była ta część Narodowej Organizacji Wojskowej, która zdecydowała się o niewchodzeniu w skład Armii Krajowej. Kilka miesięcy wcześniej taka decyzja została podjęta przez część struktur. Z jakiego powodu? To były przede wszystkim powody polityczne. To były zaszłości z okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy miał miejsce spór polityczny, światopoglądowy również między środowiskiem, między formacją polityczną zbudowaną wokół Józefa Piłsudskiego, a szeroko pojętym ruchem narodowym, który miał zupełnie inne koncepcje dotyczące państwowości polskiej z jednej strony, z drugiej strony oczywiście też miał inne widzenie, inne odniesienia w sferze wartości, mówiąc dzisiejszym językiem. No i to oczywiście przeszło na okres wojenny, przy czym no to jest oczywiste, ale to też warto sobie powtarzać, że w jesienią 1939 po klęsce wrześniowej zapanowało pewne liberum conspiro, czyli partie polityczne, środowiska polityczne, niemalże grupy towarzyskie, koła pułkowe, organizacje społeczne zaczęły przechodzić do konspiracji, czyli zaczęły organizować opór przeciwko Niemcom, jak i Związkowi Sowieckiemu. Przy czym Związek Walki Zbrojnej był tą organizacją, która miała łączność z rządem polskim przebywającym we Francji, później w Wielkiej Brytanii. Wokół niej miało miejsce jednoczenie, integracja pomniejszych organizacji wojskowych, a drugą organizacją były właśnie Narodowe Siły Zbrojne, ponieważ w skład NSZ poza częścią NOW i Związkiem Jaszczurczym weszła część tajnej Armii Polskiej, Konfederacji Zbrojnej, Organizacji Wojskowej Wilki na północnym Mazowszu i Podlasiu. Również była to Armia Krajowa. I NSZ posiadał własne dowództwo ze wszystkimi tutaj wydziałami właściwymi takiej organizacji na poziomie centralnym, prowadziło własne szkolenia, miały własne plany powstańcze, miały własne plany związane z odtwarzaniem sił zbrojnych. Uznano bowiem, że o tyle, o ile ZWZ AK
uznawano za, oczywiście za organizację zbrojną posiadającą bezpośrednią część, bezpośredni kontakt, łączność z rządem polskim w Londynie, o tyle uznano, że tak jak Wojsko Polskie od 18 roku składało się z halerczyków, legionistów, peowiaków, tak uznano, że w ten sposób będzie powstawało Wojsko Polskie po odzyskanie niepodległości. Miało ono się składać z części walczącej na Zachodzie, z części z ZWZ AK, z NSZ-u i innych organizacji. Także na tym zasadzały się różnice w pojmowaniu tego, czym jest polskie państwo podziemne, ponieważ Narodowe Siły Zbrojne były częścią państwa podziemnego, tylko że stały w opozycji do jego władz. Przy czym również NSZ posiadał zdefiniowane cele polityczne. Jednym z nich, najistotniejszym, była walka o granicę na Odrze Innysie, o zachodnią granicę na Odrze Innysie Łużyckiej. W tym celu prowadzono też pracę, studia w zakresie komunikacji, chociażby planowano później już w okresie w ramach przygotowania planu Z organizację sił zbrojnej, która miałaby na plecach cofających się Niemców zajmować tereny właśnie między zachodnią granicą II Rzeczypospolitej a Odrą Innysą Łużycką. To był jeden cel. Drugim celem była walka bieżąca z komunistami, która była związana z faktem, że doświadczenia polskie okresu 17-21 jasno pokazywały, to zresztą są uniwersalne doświadczenia, jeśli chodzi o aktywność komunistów, że tam, gdzie jest taki moment przejściowy, czyli jedne wojska już się wycofały, inne nie zajęły danego terenu, lub też ta władza cywilna była słaba, a wojskowa jeszcze zajmowała się walką frontową, wtedy miały miejsce wystąpienia zorganizowanych grup rewolucyjnych, i które miały na celu przejęcie władzy. No i to właśnie jest doświadczenie, to było doświadczenie częściowo wynikające z tego, co się działo w Rosji w związku z rewolucją bolszewicką, to było doświadczenie Kresów Wschodnich tam w pierwszej połowie lat 20. To było wreszcie doświadczenie 39 roku i tego, jak na Kresach Wschodnich tworzone były grupy rewolucyjne, których celem było z jednej strony atakowanie polskich żołnierzy, z drugiej strony tworzenie Wojska Polskiego, wzniecanie anarchii, pokazywanie słabości istniejących wówczas jeszcze władzy cywilnej, administracji cywilnej, no i na koniec przejmowanie władzy. I to był, myślę, że jeżeli mówimy o NSZ-cie, to te dwa cele były zasadniczymi, polityczne, które przyświecały dowództwu, przyświecały jego zapleczu politycznemu, a cała reszta, jeśli chodzi o działania wojskowe, w przypadku zajmowania ziem zachodnich, to te działania wojskowe, plany były tym dwóm celom politycznym podporządkowane. Nie przejdziemy do tego, kto, w jaki sposób, w jakim celu tworzył te struktury wywiadowcze i kontrwywiadowcze w Narodowych Siłach Zbrojnych. Jeszcze chciałbym się tylko cofnąć do mojego pytania dotyczącego tego, czy i w jakim zakresie, jaki jest w ogóle materiał źródłowy, badawczy nad Narodowymi Siłami Zbrojnymi. A drugie moje pytanie, dlaczego tak mało osób to zagadnienie bada? Znaczy, dlaczego, zacząć od końca, dlaczego... Pan doktor chciał badać.
co dla pana się wydało interesujące? To było jakieś dzieło, to było zupełnie, to było dziełem przypadku, po prostu akurat tak się złożyło, że lata temu w gronie kilku kolegów ktoś zajął się prasą, ktoś inny zajął się swoim regionem, ja zająłem się z Powstaniem Warszawskim, bo mnie to zawsze interesowało i udziałem NSZ-u w powstaniu, jak już była kwestia udziału NSZ-u w powstaniu, no to się pojawił temat NSZ-u w Warszawie, a jak NSZ-u w Warszawie, no to skąd w ogóle się ta organizacja wzięła. To był też ten moment zasadniczo, kiedy materiały dotyczące NSZ-u właściwie były dostępne głównie w archiwum akt nowych, w WBH, nie wiem czy już było zamknięte, ale tam było relatywnie mało tych materiałów. I IPN nie istniał, ponieważ w IPN-ie to IPN słynie raczej z materiałów służb specjalnych, natomiast w Instytucie Pamięci Narodowej znajduje się archiwum przekazane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tam były też materiały dotyczące Narodowych Sił Zbrojnych, ale i również w załącznikami do akt operacyjnych z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego lub też załącznikami, to znaczy znajdujące się w oddzielnych tomach lub też wprost będące fragmentami tomów były właśnie dokumenty Narodowych Sił Zbrojnych. W związku z tym na pytanie, czy jest ich dużo? Tak, jest relatywnie dużo. Z jakiego poziomu? No jest sporo z wywiadu. Jest sporo wywiadu, znaczy dających obraz tej organizacji, natomiast oczywiście możemy spokojnie powiedzieć, że nie zachowało się żadne archiwum, przynajmniej nie jest dostępne archiwum okręgowe Narodowych Sił Zbrojnych. Jeśli chodzi o dowództwo, to też część te materiały są, nie są kompletne. Dają obraz całej organizacji, można na ten temat pisać monografie, zresztą one powstają. Można też pisać wycinkowo pracę na temat poszczególnych okręgów. No to jest Rzeszowszczyzna przez Krzysztofa Kaczmarskiego, opracowana Podlasie przez Mariusza Bechtę. Okręg warszawski, no to jestem tutaj ja za ten temat odpowiedzialny. Bogdan Chrzanowski, no to w połowie lat 90. napisał NSZ na Pomorzu. To wszystko jest, tylko wydaje się, że częściowo przestarzałe, a częściowo też można powiedzieć, to wszystko powstawało troszkę chaotycznie, więc kompletu nie ma, ale to na pocieszenie, w cudzysłowie oczywiście, można powiedzieć, że to samo dotyczy Armii Krajowej, tak? No, nie wydaje mi się, żeby powstała monografia Białostockiego Okręgu Armii Krajowej, bo chyba że coś przegapiłem. Wydaje mi się, że Okręg Krakowski nie powstał. Okręg Radomsko-Kielecki to jest cały czas jodła Bożobohatego, która powstała wydana została w latach 80. Także to nie tylko, problemy badawcze nie dotyczą tylko NSZ-u, paradoksalnie, tylko dotyczą Armii Krajowej, po której zostało dużo więcej dokumentów. Jeśli chodzi o wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej, no to powstają wybory dokumentów, tam wywiad chyba przemysłowy czy też lotniczy, to lata temu powstał taki wybór dokumentów. No, Buchak Władysław z Andrzejem Kunertem napisali, wydali zbiór tekstów dotyczących wywiadu i kontrwywiadu, ale no, to ciężko jest. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę jest jeszcze praca do wykonania. Może bardziej trzeba byłoby się skupić na jakiejś systematyce tej pracy, tego, czego chcemy, skupić się na tym, co chcemy pokazać, co chcemy czytelnikowi wyświetlić, i historykom właśnie przydałoby się nieco mniej chaosu. Także nie tylko NSZ. Panie doktorze, w jaki sposób, w jakich okolicznościach, kto i w jaki sposób organizował struktury
Narodowych Sił Zbrojnych. Ale wywiadu. Wywiadu, tak, wywiadu. No więc mamy tutaj w przypadku wywiadu cała centrala, centrala służby wywiadu powstała w oparciu o centralę służby wywiadu Związku Jaszczurczego. Pomimo tego, że początkowo wydaje się, że pierwszym szefem wywiadu NSZ-u był szef wywiadu NOW, czyli Wacław, o pseudonimie Wacław Narodowej Organizacji, Narodowej Organizacji Wojskowej Wacław II, to nie ma wątpliwości, że wywiad NSZ w sensie formalnym, w sensie jeśli chodzi o instrukcję, przejął dorobek wywiadu Związku Jaszczurczego. To nie jest domysł, to jest fakt, ponieważ w dokumencie w zamówieniu dotyczącym instrukcji, czyli tych podstawowych aktów normatywnych służby, składanym chyba w 43, czy z któregoś z okręgu, są wprost wymienione te instrukcje, które my historycy znamy jako wcześniej wydane instrukcje Związku Jaszczurczego. No to jest jakby jeśli chodzi o wojsko. Natomiast oczywiście za strukturami wojskowymi stały struktury cywilne. Organizacja Polska, czyli tajna organizacja kierująca obozem narodowo-radykalnym i jego organizacjami pomocniczymi. Ta również zajmowała istotne miejsce w kwestiach w strukturze wywiadu NSZ. Na czele wywiadu grupy wywiadu stał Bolesław Sobociński, wcześniej chyba Tadeusz Totleben, i jako cywile zlecali zadania wywiadowcze szefowi Centrali Służby Wywiadu, którym był Witold Gostomski, pseudonim Witold. Przy czym mam takie wrażenie, że dotyczy to aspektów politycznych, stricte politycznych. Na jakiego rodzaju pozyskiwanie informacji byli nastawieni? No to zależy po pierwsze od regionu, po drugie od okresu politycznego, okresu wojny. Czyli jeśli chodzi na przykład o ziemie zachodnie, no to zdecydowanie były to informacje wojskowe, ponieważ na tym terenie, na terenie ziem zachodnich, jak i na terenie Rzeszy, wywiad Związku Jaszczurczego, czyli poprzednika, częściowego poprzednika NSZ, był skoncentrowany na dostarczaniu wiedzy oddziałowi drugiemu Komendy Głównej ZWZ, a później ZWZ AK. Natomiast na terenie Generalnego Gubernatorstwa z pewnością znacznie większą rolę, bo tam życie polityczne podziemia było bardziej rozwinięte niż na ziemiach wcielonych do Rzeszy, odgrywał wywiad polityczny. I ja myślę, że profesora Sobocińskiego kwestie związane z transportami kolejowymi lub też nie wiem, z lotniskami dużo mniej zajmowały, tak, niż kwestie związane z na przykład z organizacją środowisk komunistycznych, organizacji komunistycznych, struktur komunistycznych i aktywnością i też poszczególnymi działaczami. Także inaczej również to wyglądało pod koniec wojny, czyli w 40, czyli od wiosny, późnej wiosny 44 roku po rozłamie, gdzie cała organizacja była skupiona na zbieraniu informacji o komunistach, no bo jakby kwestia już cofających się Niemców nie odgrywała żadnego większego znaczenia. I komuniści i kwestia związana z ewakuacją z własnych ludzi, własnych oddziałów na zachód.
Dlaczego tak istotne dla rozpoznania, dla wywiadu Narodowych Sił Zbrojnych mieli znaczenie komuniści? Znaczy komuniści mieli znaczenie dla, generalnie dla struktur polskiego państwa podziemnego z tego względu, że istniało uzasadnione przypuszczenie, że będą niezależnie od, bo nie mówimy o komunistach w roku 45, gdzie już ta władza jest instalowana, tylko mówimy o roku 42, 43, 41, tak? Spodziewano się, że komuniści będą próbowali przechwycić władzę. Przy czym to oczywiście, przy czym NSZ i to jakby tu jest. Tu jest istota zagadnienia, która wydaje się, że powinna być zbadana na tyle, na ile to jest możliwe, że ja odnoszę wrażenie, że to nie jest tak, że NSZ jako jedyne interesowało się zagadnieniem komunistycznym. Oczywiście kontrwywiad Armii Krajowej również się tym interesował. Był referat 999, korweta w tym celu powołany do życia. Podobnie było z delegaturą rządu, gdzie na czele komórki Departamentu Spraw Wewnętrznych i komórki, która się zajmowała również badaniem życia komunistów, stał funkcjonariusz delegatury Tadeusz Myśliński. Tak, później zastąpiony, już nie pamiętam jak się ten człowiek nazywał, jakby była ciągłość organizacyjna i wprost traktowano jak komunistów jako zagrożenie. Co więcej, były projekty zarządzeń dotyczących obozów internowania dla komunistów. Znaczy nie było to wprost napisane dla komunistów, natomiast no oni tam opis kategorii ludzi, którzy mieli znaleźć się w obozach internowania, no doskonale pasował do komunistów. I właściwie chyba główna różnica jest między NSZ-em i zapleczem politycznym NSZ-u a Armią Krajową i delegaturą rządu była taka, że NSZ wprost mówił o walce z komunistami, tak? Co w przeciwieństwie do... Z czego wynikała ta odrębność? Bo to jest też odrębność, która wynikała ze stosunku do 17 września 1939 roku. Nie, jeżeli chodzi o struktury bezpieczeństwa, o struktury wywiadowcze, dlatego że Tadeusz Myśliński był, jeśli chodzi o pochodzenie polityczne, przed wojną był członkiem Stronnictwa Narodowego, chyba nie, ale Obozu Wielkiej Polski z pewnością, i działaczem akademickim. Spór między dziennikarzem Narodowego Dziennika, i to był warszawski dzień Głos Narodowy, zdaje się, to nie światopogląd, to różnica była w taktyce. Otóż Armia Krajowa była wystawiona, ja nie mówię o wszystkich, tak? Ja oczywiście, Armia Krajowa wiele odcieni ma, natomiast tam jest kwestia związana z tym, że to była konsekwencja bezpośredniego kontaktu, bezpośredniej łączności z Londynem. Londyn musiał uważać, jeśli chodzi o kwestie związane z sojusznikiem, z aliantem naszych aliantów. Tak? No i z tego to wynikało. Myśliński to zresztą powiedział, wydaje mi się, że to akurat była prawda w jednym z zeznań, tak? Z wyjaśnień, które składał, że my nie mogliśmy sobie, sens był tego wypowiedzi takiej, mówił przesłuchującemu, że my nie mogliśmy sobie pozwolić na otwartą walkę z komunizmem, w związku z tym tę kwestię zostawialiśmy Szańcowi, NSZ-owi. To potwierdził kiedyś w rozmowie Marian Gołębiewski, Irka z Lubelszczyzny, kolega zresztą Zęba, że oni się podzielili, tak? No, że to, co idzie tam, gdzie są Niemcy strzelani, to idzie na konto Gołębiewskiego, szefa kadywów Tomaszowi Lubelskim, jeśli dobrze pamiętam, a jak są jacyś komuniści strzelani, to idzie na konto Zęba.
taktycznie do tego podchodzono, mówię w tych sprawach. Trzeba byłoby zobaczyć jeszcze, kto w organach bezpieczeństwa, kto jakie stanowisko zajmował w organach bezpieczeństwa polskiego państwa podziemnego. Bo na przykład szefem kontrwywiadu okręgu warszawskiego był Bolesław Kozubowski, przedwojenny działacz Młodzieży Wszechpolskiej i w pewnym momencie pełniący obowiązki komendanta głównego NOW. Tak? Więc to trzeba byłoby zwykłą, powiedziałbym, taką twardą statystykę zastosować i wtedy będziemy wiedzieli, dlaczego, na jakim terenie ta walka z komunistami jest bardziej intensywna, mniej intensywna. Ja myślę, że dużo racji mieli komuniści w tym, że traktowali, bo w pewnym momencie tak było, traktowali NSZ na równi z Armią Krajową. Myślę, że również tam, gdzie mówiono o zwalczaniu bandytyzmu w rozkazach, bo był rozkaz mówiący o zwalczaniu band komunistycznych, tak chyba z września 1943, jeśli dobrze pamiętam, nie dam sobie głowy za to uciąć, to o ile w sferze semantycznej była mowa o bandach rabunkowych, o tyle każdy dowódca w terenie wiedział, o kogo chodzi, tak? Znowu, nie można było sobie pozwolić na wprost formułowanie tego typu rozkazów ze względu na sojuszników, na Wielką Brytanię. Przy czym przy analizie materiału z takich, bym powiedział, no ogólnie dostępnych, najbardziej znanych z okręgu Białystok Armii Krajowej, widać, że tam strzelanie do sowieckich skoczków nie było zdarzeniem wyjątkowym. Jest pewna taka postać, o której mieliśmy też okazję wcześniej rozmawiać, przygotowując się czy rozmawiając przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem. Postać, na którą ja akurat trafiłem zupełnie w specyficzny sposób przez badanie takiej biografii, znaczy raczej zapoznałem się z pewnym opisem takiej biografii Waltera, takiego masona, który zajmował się taką sztuką królewską, ale od strony ezoterycznej. I w jego otoczeniu się pojawia Borys Zmysławski. No więc to... Bardzo ciekawa postać. No więc zaczynając od początku, ja mówiłem wcześniej o tym, że wywiadem politycznym NSZ-u, Związku Jaszczurczego, Środowiska Narodowego, Obozu Narodowo-Radykalnego kierowała Tajna Organizacja Polska. Otóż tajne organizacje przed wojną były dosyć popularną formą organizowania się. Jeżeli chodzi o Piłsudczyków, to tutaj wiedzy, tutaj między innymi dostarczają pamiętniki Wiktora Tomira Drymera, oficera dwójki, pracownika wyższej rangi w Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Do takich również należała środowisko ezoteryczne, środowiska masońskie, odgrywały istotną rolę w polityce Polski lub też próbowały. My mamy przykład klubów demokratycznych i Stronnictwa Demokratycznego. To była taka szalupa dla rozbitków z komunistycznej Partii Polskiej. Z drugiej strony profesor Michałowski był absolutnie masonem. Z pewnością zajmując się tą sztuką królewską, można było dotrzeć do okręgów władzy, a przykładem może być na to chociażby to, że panie z Polskiego Związku Teozoficznego, jeśli dobrze pamiętam nazwę, był wydelegowany do pomocy Józefowi Piłsudskiemu, tam były sekretarkami, asystentkami, no tego typu rzeczy, tego typu funkcje pełniły. I do takiego grona należał Borys Zmysłowski. To jest bardzo ciekawa, dziwna postać. On
ma, jego można zobaczyć w filmie Wiatr ze Wschodu, polecam. To jest przedziwny film, dlatego że został nakręcony na początku lat 90. Nakręcony został przez producenta francuskiego. W tym filmie ma swoją rolę Wojciech Przoniak w Krakowie, na Podhalu. W bardzo pozytywny sposób pokazujący, w bardzo pozytywnym świetle pokazujący Smysłowskiego wraz z jego pierwszą Narodową Armią Rosyjską, która znalazła się w Luksemburgu, tam była internowana przez, w Liechtensteinie, przepraszam, tam była internowana przez władzę przez księcia Liechtensteinu. Tak? Ciekawe, zaskakujące jest to, że oddziały, że ludzie w mundurach niemieckich, mówiący po rosyjsku, a więc formacja kolaboracyjna, jak najbardziej współpracująca z Niemcami, była w absolutnie pozytywny sposób, w pozytywnym świetle przedstawiona, w przeciwieństwie na przykład do odgrywanych tam postaci żołnierzy, NKWD-zistów, którzy byli negatywnie przedstawiani. I teraz jest tak, Smysłowski, o nim mamy wiedzę z archiwów trochę rosyjskich, trochę polskich, z niemieckich nie mamy, bo niemieckie są niedostępne. Myślę, że gdyby poszukać głębiej, to może w amerykańskich też coś znajdziemy. Biały Rosjanin z rodziny wojskowej, dość tego, że ojciec Smysłowskiego po rewolucji był wykładowcą w szkole artylerii, jeśli dobrze pamiętam. Aha, no i to wszystko się zamyka klamrą biografii, no tak, biografii napisanej przez rosyjskich resortowych historyków, wydanej po rosyjsku w Moskwie. Więc w każdym razie uczestnik wojny, pierwszej wojny światowej, uczestnik działań, walk białych na południu Rosji, znalazł się po pierwszej wojnie światowej, po rewolucji na terenie Polski. Jego pierwsza żona Rosjanka, ale dwie pozostałe to już były Polki. Zwerbowany i przeszkolony przez Niemców. On skończył wyższą szkołę wojenną niemiecką, szkołę sztabu generalnego w Berlinie. Stąd też poznał Reinharda Gehlena, jak możemy sądzić. I później pracujący na terenie Polski. Był właśnie w środowisku teozofów, z Robertem Walterem i Janem Czarnomskim jako trójkąt doskonały. Czy tam się pojawiał też Gasztecki? A to tego nie wiedziałem, że Gasztecki również w tym był. W każdym razie ryt egipski, loża Memphis Mizraim, no dość tego, że jest, przyjmujemy, że jego uczestnictwo musiało w tym środowisku musiało mieć znaczenie, skoro Ludwig Haas i Leon Hein, czyli osoby orientujące się w zagadnieniu, umieściły go w swoich książkach. I teraz, ale oprócz tego Smysłowski był członkiem Rosyjskiego Ogólnowojskowego Związku, czyli organizacji białych emigrantów, wojskowej organizacji białych emigrantów, której celem było wyzwolenie Rosji spod jarzma bolszewickiego. Ja chyba trochę za dużo już tutaj w szczegółach. Bardzo proszę, wchodzę. W każdym razie twierdził, że powołał do życia od 1939 roku jako kapitan armii niemieckiej znajdował się na terenie Warszawy, gdzie pracował w komitecie rosyjskim i miał kontakt z polskim podziemiem. Ale jaki? No do końca nie wiadomo.
Wiemy, że to on przerzucał muszkieterów, tamtą grupę rotmistrza Szatkowskiego do armii Andersa. Wiemy, jak pisał o nim szef kontrwywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej, że zbudował sieć restauracji, no bo uznając, że to będą miejsca, gdzie będą spotykali się konspiratorzy. Jaki był jego stosunek do polskiego państwa podziemnego? Wydaje mi się, że utylitarny, czyli utylitarny w tym sensie, że nie był on wrogiem Polski jako taki, no tylko że uznawał, że miał swoje cele polityczne, nie należy, które formułował w powojennych wspomnieniach, nie należy, w które wydaje mi się nie należy powątpiewać. W każdym razie nie był traktowany przez ani AK, ani NSZ wrogo. A w jakiej grze czy kombinacji operacyjnej mógł uczestniczyć? No to jest pierwsza rzecz, to jest, znaczy może inaczej jest. On zajmował się przerzucaniem w ramach Sztabu Specjalnego Rosja, przerzucaniem wywiadowców za linię frontu. Miał swoich 5 baz przyfrontowych i tam organizował ich przerzut. I to jest jedna rzecz. Nie za dużo o tym wiem. Znaczy o sztabie mamy informacje, kto obsadzał sztab. On zasadniczo raczej opierał się na, znaczy z niechęcią patrzył na obywateli sowieckich. Tak? Zdawał sobie sprawę, że to jest baza rekruta, natomiast miał dystans jako biały oficer do nich. Brał również do współpracy kontraktowych oficerów Wojska Polskiego, Ukraińców, Białorusinów. On zresztą współpracował z Tarasem Bulbą Borowciem z Siczy Poleskiej, więc on próbował związać podziemie na terenach, na których operował, czyli na wschodzie. W Polsce centralnej go nie widać. Na Kresach ja też go jakoś nie widać. Na terenie Ukrainy on wprost pisał, że prowadził operację przejmowania partyzantów, partyzantki nacjonalistycznej, nawet sowieckiej, znaczy nacjonalistycznej ukraińskiej, sowieckiej, przejmowania i werbowania ich do walki z bolszewikami. Natomiast jeśli chodzi o Warszawę, o Polskę, poza sprawą przerzucenia Szatkowskiego na tyły frontu, Szatkowskiego i jego grupy, są dwa zdarzenia interesujące z nim związane. Jeden to jest wszystkie mają miejsce, co ciekawe, wiosną 44. Jeden to jest zamach na niego, który był wykonywany przez kiedy w komendy Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej brał w tym udział, jeśli dobrze pamiętam, Stanisław Aronson, który zresztą później Piotrowi Zychowiczowi dał wywiad, gdzie uznał, że cała akcja przeciwko Smysłowskiemu mogła być sowiecką prowokacją. I jest w tym jakiś sens, ponieważ my mamy sytuację, gdzie mniej więcej w tym samym czasie na poziomie Okręgu Warszawskiego idzie specjalny oddział do likwidacji Smysłowskiego, tak? A na poziomie Komendy Głównej w Meldunkach, i to jest właśnie Gasztecki,
jest wprost pisane, że Smysłowski nie jest w ogóle problemem naszym, on jest nastawiony przyjaźnie do nas. Zupełnie inny, znaczy przekaz meldunków kontrwywiadowczych jest zupełnie inny, nie dający żadnego asumptu do przeprowadzenia likwidacji. I to jest jedno zdarzenie, które jest ciekawe. Drugie zdarzenie natomiast to jest sprawa Makowieckich, Widerszala i Czarnomskiego, czyli... Chciałem o to pana zapytać, ale... No, czyli to jest historia, która porusza do dziś skołatane serca postępowej inteligencji. Otóż mamy... Dlaczego? Ponieważ to miał być przykład na to, jaki los może postępową inteligencję spotkać z rąk skrajnej prawicy. A jeszcze zdefiniujmy, czym jest owa postępowa inteligencja. No więc tutaj też jest problem z definicją, bo na przykład ONR, biorąc pod uwagę program gospodarczy, był jak najbardziej postępowy, więc rozumiem, że to nie chodzi o program gospodarczy, tylko chodzi o, myślę, że termin postępowa inteligencja odnosi się do tych wszystkich, którzy są komunistami, ale boją się tak nazwać. Tak? Myślę, że to jest skrajna lewica światopoglądowa. Ja nie mówię o kwestiach związanych z realizacją tego światopoglądu, czy też wprowadzeniem go w życie. Tak? To jest zupełnie inna historia. I wiemy mniej więcej, co się działo z Widerszalem. Tak? Znamy relacje ponieważ do niedawna, jakiś czas temu żył jeszcze Leszek Bethman, który bezpośrednio brał udział w postrzeleniu śmiertelnym Ludwika Widerszala w jego domu przy Asfaltowej. Tam cały czas nie ma... Druga rzecz to jest sprawa śmierci Makowieckich, małżeństwa Makowieckich. Do tej pory nie jest ona wyjaśniona. I mamy Jana Czarnomskiego, który na ulicy Okulnik został zastrzelony w swoim domu. Temat jest bardzo ciekawy. Wydaje mi się, całość jest bardzo ciekawa. Wydaje mi się, że jest nieprzebadana. Tam jest kilka pytań, na które trzeba było sobie odpowiedzieć w przypadku Ludwika Widerszala. Jak to się stało, że człowiek... Postawmy te pytania, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Jak to się dzieje, że naukowiec znany w Warszawie, wykładowca, ekspert od Kaukazu, być może współpracujący ze sztabem głównym, mieszka przez 4 lata pod własnym adresem, pod własnym nazwiskiem. Tak? Ja pozwalam sobie postawić hipotezę, nie tezę, a hipotezę, że krysza, która go osłaniała, była stworzona przez jego wychowanków lub też osób, z którymi pracował jako wykładowca Instytutu Wschodniego. Tak? Czyli trzeba pamiętać, że do współpracy z Niemcami po wybuchu z wojny ze Związkiem Sowieckim ruszyli Gruzini, ruszyli Azerowie, no generalnie wszystkie narody, przedstawiciele wszystkich narodów zniewolonych przez bolszewików na terenie Związku Sowieckiego. I ja, mnie się wydaje, że inne wyjaśnienie jest trudne do przyjęcia, jak to się dzieje, że ten człowiek, podkreślam, mieszkał w przedwojennym swoim mieszkaniu. Tak? Więc, ale to znowu, to jest kwestia do badań, do analiz. I teraz jest, no mówię, Makowieccy, nie wiemy kto, nie wiemy dlaczego do końca. Mamy Jana Czarnomskiego. Dlaczego Jan Czarnomski? No bo jest Smysłowski, trójkąt doskonały, loży Memphis Mizraim, rytu egipskiego, czyli jest Czarnomski, Robert Walter i Smysłowski. Dlaczego Smysłowski w ogóle znalazł się w tym środowisku? Może dlatego, że był ezoterykiem? Nie wiemy. A może dlatego, że przez to, tak jak już wcześniej wspomniałem, miał dojście jako oficer, jako pracownik Abwery do środowisk bliskich rządowi. Trudno jest powiedzieć. Faktem jest, że Jan Czarnomski był jego współpracownikiem. Na ten temat jest trochę materiałów archiwalnych wytworzonych przez kontrwywiad Komendy Głównej Armii Krajowej. Co jest w tym ciekawego? Zbrodnie prawicy były 3, takie bym powiedział kanoniczne. To był właśnie Widerszal, Makowieccy i właśnie
I egzekutorzy, którzy planowali zamordować Edwarda Czarnowskiego, lidera Stronnictwa Demokratycznego, pomylili się i zastrzelili Jana Czarnomskiego. Czarnowski, no widać, że się pomylili. A mnie się wydaje, że trudno pomylić przedwojennego znanego działacza lat 40 z młodym chłopakiem lat 30. Tak? Chociażby charakterystyka, przecież oni prowadzili rozpoznanie osób, które były przeznaczone do likwidacji. Zbigniew Łagosz, który jest naukowcem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie korespondencji on postawił tezę, że ta likwidacja była likwidacją zrealizowaną nie przez AK, kontrwywiad AK, bo o tym to poprzedni Widerszal był zastrzelony przez kontrwywiad AK, tylko to był Smysłowski. Ponieważ prawdopodobnie było to związane z sporami dotyczącymi taktyki w czasie wojny, jakimiś sporami masońskimi, wywiadów masońskich. Ja przytaczam słowa z dokumentów kontrwywiadu Armii Krajowej, które nie muszą odpowiadać rzeczywistości. Tak? No ale wiedzy nie mamy na ten temat. Także chcąc, nie chcąc, Smysłowski znalazł się, można powiedzieć, w takim ognisku zapalnym polskiej konspiracji, z którą miał do czynienia, tak? Muszkieterowie. On zresztą szukał pomocy wśród polskiej, w cudzysłowie, wśród konspiracji, z którą miał kontakt, również za pośrednictwem chociażby brata swojej drugiej chyba żony. Miał problem z jednym ze swoich podwładnych, Aleksandrem Würglerem, który miał inne koncepcje polityczne, chyba o to chodziło, i szukał organizacji, która go zlikwiduje. Würgler zginął w listopadzie 1943 roku w Warszawie i prasa, jakby i w raportach, nie prasa, tylko w raportach podziemia odnoszono, znaczy postawiono tezę, że zginął być może z rąk NKWD, ale kto go zastrzelił, nie wiemy. Wiemy, że Smysłowski dopiął swojego celu, czyli wyeliminował Würglera. Czyimi rękoma? Nie wiadomo. Współpracownikiem Smysłowskiego był Włodzimierz Bondorowski. On z kolei pojawia się nam przy najściu na ulicę Poznańską, kiedy w lutym 1944 sprowokowane gestapo przez NKWD zjawiło się u Kupeckiego i komuniści, znaczy to nie było tak, że oni razem przyszli, tak? Jedni po drugich przyszli. Komuniści wzięli swoje archiwum dotyczące działaczy komunistycznych, a Niemcy dotyczące spraw niemieckich archiwum. I tu też się pojawia Bondorowski. Wydaje się, że on to mógł zrobić już na własną rękę, dlatego że od grudnia 1943 sztab Smysłowskiego, grupa Smysłowskiego była rozwiązana. Dlaczego była rozwiązana? Otóż dlatego, że Smysłowski, jak już powiedziałem wcześniej, prowadził własną politykę i odmówił gestapo, jak twierdził we wspomnieniach, odmówił wydania w ręce gestapo tegoż Tarasa Borowcia Bulby, który przybył do Warszawy na spotkanie z nim. Trochę to długie, przepraszam, ale... Kwestie ciekawe i nie do końca jeszcze opisane. Jeszcze u Wiedersala jest bardzo ważny wątek Kaukazu. Pan ma tutaj swoją tezę. Znaczy hipotezę. Znaczy on dlatego żył, tak, moim zdaniem. Dlatego, że albo być może dostarczał wiedzę dotyczącą Kaukazu, a być może właśnie to, co powiedziałem wcześniej, bo on był przedwojennym ekspertem, tak, on wykładał w Instytucie Wschodnim, tak. Zresztą są zdjęcia dosyć interesujące. Chyba na jednym zdjęciu jest Ludwik Wiedersal i gdzieś tam ksiądz
Trzeciak, tak, który też był ekspertem, jak rozumiem, w Instytucie Wschodnim. I ja myślę po prostu, że Wiedersahl stanowił, znaczy był cennym ekspertem dla Niemców, którzy też w Kaukazie widzieli, tam, mieli tam swoje teorie dotyczące Ariów i tam zresztą wysyłali jakieś ekspedycje naukowców na tenże Kaukaz. Także myślę, że ta historia Ludwika Wiedersahla była skomplikowana. Tak? A już na zakończenie już tutaj tematu Wiedersahla, no to, bo my cały czas nie wiemy, dlaczego został zastrzelony. Znaczy, kto wydał polecenie, nie do końca wiemy. Wiemy, kto je zrealizował, tak? Kto przeprowadził realizację. Natomiast no, całego tła nie znamy. No, faktem jest, że sekretarka Wiedersahla miała męża. Ten mąż był współpracownikiem Gestapo i ona przekazywała mu informacje, co tam przepisuje dla tegoż Wiedersahla. Ona po wojnie zresztą, tylko że sytuacja ma też wątek miłosny. Otóż ona się zakochała w bracie Stanisława Kasznicy. To jakby jest ciekawostka, to nie ma nic, można powiedzieć, jeśli chodzi o zdarzenie do rzeczy, ale był to brat Stanisława Kasznicy, konspirator. I ona mu zdradziła, tak? On chciał chyba zrobić u niej w domu jakieś szkolenie z podchorążówki. On był w Armii Krajowej, młody Kasznica, starszy był w NSZ-cie. I ona powiedziała, że nie, no bo opowiedziała całą historię związaną z jej mężem. Bolesław Kontrym chyba, bo to chyba on przesłuchiwał ją przed powstaniem, męża zastrzelono, ona przeżyła, po wojnie została agentką UB, bardzo ładna kobieta. Także to jest jakby na koniec historii Wiedersahla jeszcze dodajemy to, że wydaje się, że mógł być dosyć przejrzysty dla Niemców, tak? Zarówno przez to, że był osobą znaną w środowisku naukowym, jak i dlatego chociażby, że jego sekretarka no, była tym, kim była. Jeszcze jeden aspekt, jeśli chodzi o Okręg Warszawski, coś o czym Pan na początku mówił, czego Pan wychodził w swoich badaniach, stosunek do Powstania Warszawskiego i rozpoznanie jak gdyby sytuacji w 1944 roku. No cóż, no, środowiska narodowe. Ale środowiska narodowe decydowały się na wyjście z Warszawy. Tak, jeśli chodzi o w sensie politycznym, NOW miała iść na NOW dysponowała na lewym brzegu Wisły chyba trzema batalionami. Jeśli pamiętam, koncept był polityczny i wojskowy miał być taki, że idą na zachód, na Szczecin, tam na Wrocław i jeszcze na jakieś miasto i mieli się rozwijać w pułki. No brygada, czy NSZ, ta część niescalona wychodziła z Warszawy na południe do brygady świętokrzyskiej. Przy czym o ile NSZ-owcy, ci niescaleni, nie zdążyli, nie wszyscy wyjechali, nie zdążyli, o tyle jeśli chodzi o tą część NOW-AK, to wojskowi odmówili kierownictwu politycznemu Stronnictwa Narodowego w Warszawie, czyli Tadeuszowi Prusowi Macińskiemu, wykonania tego polecenia, czyli ewakuacji swoich sił z terenu Warszawy. No to była konsekwencja, to była oczywiście konsekwencja zdecydowanego dystansu, czy też zdecydowanej wrogości wobec Związku Sowieckiego. Nie wyczerpiemy dzisiaj wszystkich tematów, a chcę jeszcze Państwu tutaj zostawić możliwość do zadawania pytań, do wątpliwości. Jeszcze jedno pytanie, Panie doktorze, bo to jest bardzo ważna rzecz. Pytanie o wznowienie Pana książki, bo Pana książka jest w zasadzie niedostępna. O możliwość wznowienia książki. Ale to już tam wydawnictwo naukowe UKSW tam powinno dodrukować egzemplarze. Rozumiem. Także na stronie UKSW, wydawnictwa naukowego UKSW, można chyba zamawiać.
Proszę Państwa, jeśli są jakieś pytania, jeśli chcą Państwo o coś zapytać Pana doktora, no to teraz jest najlepszy moment do tego. Ja mam, Panie doktorze, takie pytanie. Niedawno, no niedawno, kilka lat temu ukazał się raport Gehlena na temat polskiego państwa podziemnego, gdzie bardzo dobrą opinię wydał konspiracji obozu narodowego. Czy mógłby Pan w ogóle jakoś rozwinąć ten wątek? Znaczy on w ogóle, ta opinia pozytywna dotyczyła również całej polskiej konspiracji, była charakterystyka oczywiście NSZ-u, ona dotyczyła, jeśli dobrze pamiętam, wywiadu, tak, i zakonspirowania. No cóż, no, myślę, że ta wiedza Gehlena pochodziła, mogła pochodzić chociażby od Smysłowskiego, który jak czytając i wyjaśnienia powojenne, jak i również wspomnienia chociażby Rona Jefferego, była dosyć istotna. Ten Smysłowski się wszędzie przewija, a jak wiemy, no Niemcy, to właściwie Niemcy byli, doświadczali jako, można powiedzieć, pierwsi na dużą skalę metod walki partyzanckiej. Z jednej strony mieli walkę partyzancką sowiecką, tak? A z drugiej strony mieli konspirację polską. Mnie się oczywiście też wydaje, że nowoczesne państwo, i to też trzeba zachować pewną świadomość, że nowoczesne państwo dysponuje wszelkimi możliwymi narzędziami umożliwiającymi penetrację organizacji konspiracyjnych. W związku z tym czytając komplementy pod adresem podziemia polskiego, należy brać pod uwagę właśnie tę sytuację, że Niemcy mieli wiedzę, to zresztą wynika z materiałów zgromadzonych przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, że Niemcy mieli wiedzę na temat polskiego podziemia. Były prowadzone zresztą coś, co można nazwać takim nowoczesnym terminem, był prowadzony dialog operacyjny. Dotyczyło to zarówno Niemców versus delegatura, Niemców versus Armia Krajowa, Niemców versus NSZ, tak? Więc z pewnością doceniane polskie podziemie, jak i też starano się je uczynić przejrzystym. A czego dotyczyły te dialogi operacyjne Niemcy versus podziemie narodowe? No to mamy przykład, to mamy kwestię Paula Fuchsa z Radomia, tak, spotkań, już nie wiem, nie pamiętam jak Merz z Kielc, gestapowiec miał na imię, ale tam też był prowadzony dialog operacyjny. Fuchs po wojnie twierdził również, że z kontrwywiadem z Okręgu Warszawskiego był taki dialog operacyjny prowadzony. No, wydaje się, że to jest naturalne, że służby specjalne gdzieś tam mają wspólny styk, więc trudno się temu dziwić. No, jeśli chodzi o takie duże, istotne wydarzenia, to Oprócz Fuchsa na Kieletczyźnie możemy, no i nieznana jest cały czas rola Toma, jeżeli chodzi o NSZ, no to mamy kwestię kontrwywiadu Armii Krajowej na Wileńszczyźnie i grupy Cecylia, która miała zajmować się na papierach niemieckich też likwidacją komunistów. Tak? Wiemy, że znowu ze szczątkowych materiałów pojawiają się dokumenty, gdzie na przykład ta część niescalona NSZ-u, tam jeden, pada pytanie do struktury okręgowej, czy macie kogoś, kto mówi po rosyjsku u siebie i zna teren, tak? Zna realia życia w Związku Sowieckim. Być może chodziło o przerzucenie, pytanie, jakim kanałem za linię frontu wywiadowcy. Także
Także z jednej strony komplementy, z drugiej strony normalne zmagania służb specjalnych, z trzeciej strony no, przygotowywanie się na to wszystko, co będzie po wojnie. Ja tylko chciałem powiedzieć taką ciekawostkę, że w latach 60., na początku lat 60. było w USA wydany taki zbiór artykułów dotyczących wojny partyzanckiej i tam okres II wojny światowej był dosyć dobrze przedstawiony. To oprócz II wojny światowej to była jeszcze wojna domowa w Rosji, a później Wietnam, Indochiny. No to także szeroko partyzantka była zaprezentowana i jeśli chodzi o II wojnę światową, to były doświadczenia z frontu wschodniego, pisane przez oficerów niemieckich. I teraz ciekawa rzecz w kontekście, na ile oni Niemcy rozumieli, na ile właśnie penetrowali i polskie podziemie. Otóż jako przykład partyzantki antykomunistycznej, jak ona była zorganizowana, jak funkcjonowała, nie padło ani AK, ani NSZ, tylko padła UPA. Co też pokazuje, gdzie wydaje się, że ta współpraca była najściślejsza z Niemcami, kontakty z Niemcami. Proszę bardzo. Pani była pierwsza. Ja bym się chciała zapytać na temat współpracy między wywiadami. Jak wyglądała, jak się układała współpraca NSZ-u i czy wywiadu Zachód, tak? I wywiadu Armii Krajowej, a potem w ogóle z wywiadami aliantów, szczególnie Anglików. I jak wyglądało rozpracowanie tego wywiadu przez Niemców? Bo z tego, co pamiętam, była specjalna jednostka powołana do rozpracowania właśnie wywiadu Zachód. Znaczy, specjalne komando ZJ, tak, oczywiście było powołane. Tak jak mówiłem, no, jeżeli chodzi o wywiad Związku Jaszczurczego na Zachodzie, wydaje się, że był traktowany jako zewnętrzna sieć informacyjna drugiego oddziału ZWZAK. Dodajmy, że wywiad antykomunistyczny warszawski, centralny, był z kolei traktowany jako zewnętrzna sieć wywiadowcza delegatury rządu. To miało dwojakie znaczenie. Z jednej strony był naturalne dzielenie się w sprawach ważnych informacjami, z jednej strony, a z drugiej strony w ten sposób ZJ i NSZ również otrzymywał dotacje, otrzymywał finansowanie. Także mamy przykład Ludwika Weckera, czyli oficera Związku Jaszczurczego, który został przekazany do wywiadu ZWZAK. Wanda Węgierska tak samo. Także ta współpraca była ścisła, ale ona również była na tym, miała miejsce w Generalnym Gubernatorstwie, gdzie w meldunkach z 1944 roku są informacje o tym, żeby przekazywać informacje do struktur Armii Krajowej o rozpracowaniach realizowanych przez wywiad komunistyczny i to na poziomie okręgu, a na poziomie centrali mówiono wprost o bratnich organizacjach. Także mimo tego, że polskie organizacje podziemne, no, mówiąc bardzo konkretnie, szpiegowały się nawzajem, wszyscy wszystkich, tak, to w takich sprawach zasadniczych występowały razem i dzieliły się informacjami. Chciałbym wrócić do podstaw. Na początku pan doktor wspomniał, że instrukcja pracy operacyjnej oparta była na instrukcji Związku Jaszczurczego. A czy można by było prosić jeszcze o cofnięcie się, czy ta znowu była oparta na instrukcji prac służb II RP. A
Czy to były zasady, które powstały w ramach nowej sytuacji okupacyjnej i warunków konspiracji? I jeszcze drugie pytanie chciałbym zadać o rekrutację. Jakie predyspozycje były wtedy poszukiwane, jakich kandydatów kierowano właśnie do wywiadu i kontrwywiadu NSZ? I ewentualnie jak szkolenie przebiegało, czy to miało miejsce w jakichś lokalach konspiracyjnych, pomieszczeniach, czy również w terenie, tak jak to raczej starały się prowadzić służby państw w normalnych warunkach. Dziękuję. Czyli zaczynając od początku, nie ma twardej informacji o tym, kto był autorem instrukcji. Różnych instrukcji, tak? Bo jest wywiadu ofensywnego, tak? Jest instrukcja wywiadu antykomunistycznego, wywiadu komunikacyjnego, wywiadu przemysłowego i tak dalej. Natomiast stopień, instrukcja bezpieczeństwa, tak? Natomiast stopień skomplikowania tych dokumentów wyklucza możliwość, żeby były przygotowywane przez laików. Z pewnością Związek Jaszczurczy miał kontakt z dwójką, miał kontakt z wywiadem, jeśli dobrze pamiętam, z siecią 741, tak, czyli późniejszy chyba Lombard, więc być może oni przygotowywali te materiały. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pojawia się informacja o tym, że w dokumencie z grudnia 43 o konsultacjach, jakie były prowadzone przez jakiegoś pułkownika oddziału drugiego AK, który doradzał im w czymś. Nie wiem, o kogo chodzi. Może chodzi o Wacława Berkę Brodowicza, tak? Wiemy o tym, że osobą, która współpracowała z podziemiem narodowym i była bardzo aktywna i wspierała ich, był Henryk Glass, który miał własną sieć informacyjną na odcinku antykomunistycznym i być może za jego pośrednictwem były świadczone jakieś usługi ze strony ZWZ na rzecz Związku Jaszczurczego, jeśli chodzi oczywiście mówimy o normatywy, tak? Ale nie ma takiej, nie ma twardej wiedzy na ten temat. Sprzed wojny Mieczysław Dukalski miał rzekomo realizować, miał w ramach swoich rejsów, po portach niemieckich zbierać informacje dla wojskowej dwójki, dla dwójki. No więc to daje asumpt do tego, to wszystko, czyli poziom skomplikowania dokumentacji, przedwojenne kontakty, środowiska ONR, wojenne kontakty z wywiadem ulokowanym, z centralną wywiadem ulokowaną poza Polską, to daje asumpt do tego, że można powiedzieć, że tak, że dwójka odegrała jakąś istotną rolę w konstytuowaniu się wywiadu ZJ, a później NSZ-u. Czy były szkolenia? Były. Ale jakie? Nie mam pojęcia. Wiemy z powojennych materiałów, jest informacja, że z Krakowa szef Wydziału Informacyjnego Okręgu Kraków jeździł do Warszawy na jakieś szkolenia. Wiemy z wniosku chyba awansowego, że jeden z oficerów dwójki, bo to napisał, przeszedł kurs informacyjny. Co to był za kurs? Nie wiadomo, tak? Więc no, okazuje się, że jeżeli chodzi o konspirację, to byli dosyć skuteczni. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytanie? Bardzo proszę. Chciałbym się pana zapytać o okoliczności śmierci Witolda Gostomskiego. I czy prawdą jest w drugim pytaniu, że część archiwów muszkieterów została przekazana Niemcom przez Gostomskiego i Juliusza Sędka?
takie informacje po prostu. Zaczynając okoliczności śmierci, no, wiemy, że został zastrzelony podczas jakiejś narady, nie wiemy, w Krakowie we wrześniu 43, jeśli dobrze pamiętam, 4, przepraszam, była gdzieś tutaj Borodziej, Włodzimierz Borodziej sugerował, że na Koniecznikow, Gostomski, prawda, to taki był jeden ciąg technologiczny. Wydaje mi się, że nie. Na potwierdzenie swojej hipotezy mogę powiedzieć, że w rozkazodawstwie, w dokumentacji tej części niescalonej NSZ-u, Gostomski jest w gronie tych, którzy otrzymują Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego. Tam nie ma na Koniecznikowa, tak? A Gostomski jest, więc myślę, że to nie było związane z jakimiś wewnętrznymi decyzjami, więc być może to komuniści zrobili. Jeśli chodzi o to, co zostało przekazane, to albo Merc, albo Fuchs o tym mówił. No to jest właśnie, jest pytanie, co rozumiemy pod terminem archiwum muszkieterów. Fuchs mógł otrzymać coś, bo słysząc takie stwierdzenie, możemy uznać, że stała się rzecz zła, tak? Że część archiwum organizacji konspiracyjnej została przekazana Niemcom, czyli rozumiem, że nastąpiła jakaś dekonspiracja, tak? Metod pracy, jakichś osób i tak dalej. Ale my nie wiemy, czy to, po pierwsze, czy Fuchs otrzymał to. Po drugie, czy to, co otrzymał, było archiwum rzeczywiście muszkieterów, a na koniec tego wszystkiego nie wiemy również, czy jeżeli by to było archiwum muszkieterów, co ono zawierało, tak? Czy zawierało pseudonimy, funkcje, no bo te archiwa są na przykład sytuacyjne na kilkanaście stron, meldunki sytuacyjne, tak? A są na przykład wykazy i wnioski awansowe, gdzie jest podany pseudonim, data urodzenia, gdzie przed wojną służył, jaki miał przedwojenny stopień, czyli dane pozwalające zidentyfikować daną osobę. W związku z tym podchodziłbym do tego z rezerwą. Nie wiemy, jaka jest rola Sędka. Ja przynajmniej nie wiem. Wiem, że jest czarnym ludem polskiego podziemia, z polskiej konspiracji, odsądzany od czci i wiary. Czy słusznie? Nie wiem. No, wydaje mi się, że to jest obszar tak szary, że wiemy, że miał kontakt, wiemy, że był wydelegowany do tego kontaktu, wiemy, że były spotkania, wiemy, że twierdzili po wojnie, że wiemy, że twierdzili po wojnie w zesztach do historii Narodowych Sił Zbrojnych, że Fuchs pełnił jakąś rolę w podziemiu, znaczy był przedstawicielem grupy antyhitlerowskiej w aparacie bezpieczeństwa. Czy tak było? Czy to było przykrycie? Nie wiemy, tak? Czy ktoś? Proszę bardzo. Panie doktorze, ja chciałem zadać pytanie, nawiązując do tego, co pan powiedział, że wywiad NSZ-u współpracował z wywiadem niemieckim. Prowadził dialog operacyjny. Właśnie. Chciałbym się dowiedzieć, czy jak głęboko ten dialog operacyjny został uskuteczniony. Po drugie, czy kontrwywiad NSZ-u w jakikolwiek specjalny sposób zabezpieczył się przed tym, żeby Niemcy nie wniknęli głębiej niż NSZ sobie tego życzył? I drugie pytanie jest takie, jak głęboko struktury NSZ-u i czy ma pan jakiekolwiek informacje były rozpracowywane, infiltrowane przez wywiad sowiecki? Jeżeli w ogóle były jakieś takie ze strony wywiadu sowieckiego poczynione działania. Dziękuję bardzo. No na pewno były, ponieważ szef oddziału pierwszego okręgu Białystok, Feliks Mazurek, bliski współpracownik na Koniecznikowa, był agentem NKWD, tak? W relacji, która została spisana
Jerzy Śmiechowski, który znalazł się, pod Warszawą, w Milanówku, albo pod Warszawą gdzieś, gdzie stacjonował Skokowski, Julian Skokowski z Polskiej Armii Ludowej. On widział rozpisany schemat, rozrysowany schemat okręgu Warszawa miasto NSZ, który prezentował mu tam jakiś oficer Smiersza o nazwisku Chodkiewicz, tak? Więc na pewno na pewno to miało miejsce. Jeżeli chodzi o Niemców, no to oni znali nazwiska, oni znali liderów politycznych, bo one były sprzed wojny chociażby znane. Mieli wiedzę na temat struktur, jak głęboką, trudno mi jest powiedzieć. Dialog operacyjny był prowadzony na płaszczyźnie antykomunistycznej. Sprawa grupy Michała, czyli zrzutków NKWD, którzy tutaj w sierpniu 1941 roku zostali zrzuceni, no gdzieś miało miejsce ich identyfikacja w stosunku do Niemców przez Irenę Iłakowicz, tak? W związku z tym no, metoda niemiecka była troszeczkę zasadniczo inna niż sowiecka. Sowieci dekonspirowali organizację, wszystkich zamykali i rozstrzeliwali lub też wywozili, tak? No, Niemcy prowadzili grę, próbując przejąć organizację. Na pytanie, czy się udało przejąć organizację na jakimś szczeblu, ja tego nie widzę. A jeśli chodzi jeszcze o rozpracowanie przez Sowietów, no to mamy takie cykliczne wydawnictwo, znaczy materiały informacji Gwardii Ludowej i Armii Ludowej, gdzie ten NSZ jest w kilku miejscach trafnie po nazwiskach identyfikowany. Także, ale to też z wzajemnością, tak? Znaczy jedni mieli wtyczki u drugich. Jeśli chodzi o jakieś działania konkretne, no to wyjście Brygady Świętokrzyskiej bez wiedzy Niemców obejść się oczywiście nie mogło. Tak? Pytanie, czy to Fuchs był autorem tego? Nie wiem. Dlatego, że na przykład miał ruszyć i chyba ruszył patrol z brygady z adiutantem Bohuna Dąbrowskiego pod Berlin do Własowa. Jak czytamy wspomnienia zawarte w książce Jaksy Maderskiego Na dwa fronty, to tam się pojawia zdarzenie, gdzie jakiś patrol wchodzi do siedziby lokalnego dowództwa i się przedstawia, że oni tu są z komanda wywiadu przyfrontowego chyba 202, tak? I jak popatrzymy na co to było za komando, to ono raczej obsługiwało UPA. A na koniec tego wszystkiego to słynny patrol Brygady Świętokrzyskiej, który miał iść przez Szwajcarię do generała Andersa. Otóż on nie szedł przez Szwajcarię, tak jak to do tej pory się wydawało, tylko przez Liechtenstein. A Liechtenstein ma tę samą jakby ochronę granic ze Szwajcarią, ma wspólną ochronę granic ze Szwajcarią i tych trzech oficerów, Szaława, ktoś tam jeszcze i Talet, czyli Brytyjczyk, nie wiadomo co to był za człowiek, oni przeszli razem ze Smysłowskim, tak? Tu się znowu pokazuje granice Liechtensteinu. W związku z tym to jest ten efekt, taki najtwardszy, można powiedzieć, efekt dialogu operacyjnego, było wyjście 800 ludzi z terenu Polski, która była zajmowana przez Armię Czerwoną wówczas. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś pytanie?
może wie, jakie były dalsze losy powojenne Huberta Jura. Przepraszam? Dalsze powojenne losy Huberta Jura z grupy Toma. Czy pan wie, gdzie on tam się znalazł ewentualnie? No bo wiem, że on prawdopodobnie w Ameryce Południowej. Ale to, bo to chodzi... Znaczy, o grupę Toma, tak? Ja wiem, ale Hubert Jura, tak miało brzmieć prawdziwe nazwisko Toma, tak? Dokładnie. Tak, jego losy, no to gdzieś w Ameryce Południowej zakończył swój żywot. On nam gdzieś, to jest taka wiedza, bym powiedział, przekazywana z ust do ust, tak? Czy też zawarta w zeszytach do historii NSZ-u, no że gdzieś został przejęty przez wywiad drugiego korpusu i gdzieś zaginął. No to nie zaginął, przeniósł się do Ameryki Południowej. No szczegółów, my nie znamy nazwiska tego człowieka, tam któremuś z kolegów wydaje się, że być może go znalazł, ale chyba zdjęcia nawet takiego, bym powiedział, dobrze identyfikującego go nie ma, chociażby z przedwojnia. No trudno powiedzieć, a kim on był? I jeszcze w ramach ciekawostek i zawiłości dodam w kontekście NSZ-u, tych wszystkich gier wywiadowczych, dialogów operacyjnych, przenikań, że tenże Smysłowski, mój jeden z ulubionych bohaterów, mówię o nim nie jako o człowieku, którego podzielam poglądy, tylko dosyć ciekawy żywot prowadził. On był internowany w Liechtensteinie i Alan Dulles, czyli twórca CIA, go tamże odwiedzał. Pytanie dlaczego? Dodajmy, że Dulles był szefem stacji OSS w Bernie w Szwajcarii. I miał rzekomo mieć kontakt z antyhitlerowską opozycją wśród wyższych oficerów niemieckich, a być może to jest i być może gdzieś w tym środowisku znajdował się Smysłowski, który miał własne czy też białorosyjskie koncepcje polityczne. I je realizował, starał się realizować. Jeszcze mam jedno pytanie. Jest 9 maja 1945 roku. Jak pan doktor wspomniał, Brygada Świętokrzyska jest już na zachodzie. I co dalej z tymi strukturami wywiadu, kontrwywiadu NSZ na ziemie polskie, czy one współpracowały na przykład jeszcze z aliantami po wojnie przeciwko Sowietom, czy jakby to już ten rozdział został zamknięty, te struktury zostały zamknięte, historia kontrwywiadu, wywiadu NSZ na ziemiach polskich została zamknięta. Dziękuję bardzo. Znaczy to jest tak, że one, ludzie żyli, ludzie istnieli. W Regensburgu został, czyli w Ratyzbonie został utworzony ośrodek wywiadowczy podległy dwójce drugiego korpusu i za pośrednictwem Regensburga organizowano przerzut wywiadowców na teren Polski drogą Konrada, tak, czyli Jerzego Kozarzewskiego, czyli tak naprawdę no to była droga, którą to były miejsca, gdzie droga tworzona przez wycofującą się na zachód brygadę świętokrzyską, więc to oczywiście istniało. Ona była udostępniana też delegaturze sił zbrojnych Winowi i zdaje się, że jej kres nadszedł tej drogi przerzutowej po tym, jak nastąpiła dekonspiracja częściowa Winu. Michał Pobocha był zastępcą komendanta obszaru południowego delegatury sił zbrojnych, a komendantem był Jan Kamieński Cozaś. Z kolei Cozaś był zastępcą
w strukturze, bo one się nakładały, te struktury, jeśli dobrze pamiętam, w strukturze NSZ-u pobochy, tak dobrze, wydaje mi się, to tak, chyba chodzi o chyba pobochy, w każdym razie no, była ta ścisła współpraca, no i wpadka Malesy spowodowała, że ten szlak został skompromitowany, został zdekonspirowany. Także była oczywiście taka współpraca. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie, za uwagę. Moim Państwa gościem był dr Sebastian Bojemski. Dziękuję bardzo.